Chcecie rozpocząć nagrywanie, o mój Boże, poczekajcie, już widzę znowu jakieś ryby. Ostatnio gry z rybami to jest tutaj dość ostra sprawa. Oj. Dobra. Moi drodzy. Nie mam pada, poczekajcie, bo pada, widzicie, nie mam podpiętego pada. Adjust the brightness of the fish is just barely visible. The screen should be almost entirely black. Naprawdę? Tak, aż mam w to grać? No chyba... Nie no, nie mogę tak grać, bo wy nic nie będziecie widzieć. Zostawimy. Widzicie tą rybę? Jest tam ryba. Dobra. Ale jest full screen. Czekajcie, muszę otwarcie zrobić dla YouTube'a, bo wiecie, YouTube może być zainteresowany tematem, no na pewno. Obstawiam, że filmik będzie miał poniżej setki wyświetleń. Dam. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Nitek, witam was na zapisie offline ze streama Hitbox.tv/Nitek. Dzisiaj głosami większości, która się zebrała dzisiaj na streamie, by dobrze się bawić, wypadło, że sprawdzamy The Aquatic Adventures of the Last Human, czyli absolutnie nie mam pojęcia, co zagra jest, aczkolwiek Wixa zapowiada się całkiem nieźle. Chyba się w tym nie gra na padzie, bo mi pad nie chce działać, tak więc usiądźcie wygodnie, będziemy grali pół godziny standardowo na streamy. O, jakieś bronie są, dobra, tu jakieś ten, dobra, to chyba się nie gra na padzie jednak. A nie jest w gamepad, czekajcie, to może da się tu zmienić gdzieś napada, ale chyba się nie da. Nie chce mi zadziałać pad. No dobra, może dlatego, że pada nie miałem podłączonego, no trudno, zagram na klawiaturze. Zapowiada się zacnie do Daniels. Ta rybka przyjdzie z Simem z Saturna. Muzyczka Redek z Hotline Miami. No widzę, że tutaj jest dobre kwaszenie dzisiaj będzie, a mamy dzisiaj, co mamy? Piątek, także weird as fuck. Jedziemy z koksem. Rok 2972, o patrzcie. A, bo tu statek leci, dobra, nie zauważyłem. Oh yeah. Fowler, dzięki serdecznie za dotkę. Czekajcie, bo tu... Nie mogę teraz. Year unknown. O mój Boże, dziękuję serdecznie za wsparcie. Potem będę musiał zmienić to. Teraz nie mogę, przepraszam. Rok nieznany. O, to ziemia się zmieniła, zobaczcie. To jest jak z intro z pierwszej cywilizacji na Amidze. No dobra, to już nie jest jak z pierwszej cywilizacji. Uuu, breakdown! O Jezu, jesteśmy. Okej, dobra, zgodnie z zapowiedzią jesteśmy ostatnim człowiekiem podróżującym w małej, szarej łodzi podwodnej. Czy ja tu coś mogę robić? Nie, na razie nic nie ma. Jest jakiś fish. O mój Boże. Poznaję, to Katowice. Na razie nawet nie raczą nas muzyką. Widzę, że tutaj w ogóle budynki wyglądają jak kiepy. Holotape, press F to read, dobra. Ta baza będzie naszym nowym frontem międzygalaktycznych misji. Okej, chyba wam nie pykło. O Jezu, jakaś meduza. Ciekawe, czy będę musiał obsikać sobie w miejsce, które mi oparzy. Dobra. Płynę. Jak na razie nic się nie dzieje. Dobra, floodgate'y będą ten. Chyba im coś nie wyszło. Widzę, że mocne postapo. O, coś tu jest! Co tutaj? To mruga jakoś. Przecież to jakaś piła. Nic tu się nie dzieje. Ale jest Wixa. Mroczne przygody podwodne, lubimy to. Ło! Jakieś skalary mnie atakują, nie wiem, czy to skalary są, ciężko powiedzieć w tej rozdzielczości. Na razie jest spoko, nic mnie jeszcze nie zjadło. Gigantyczne szczypce niszczą naszych pracowników, drony pracownicze, bądź uważaj tam, pracowniku. Dobra, to pewnie to nie dotykamy. Okej, na razie jest wstępniaczek. Skalary znowu. Jakieś przecieki, ty, okej. Aha, dobra, te przecieki będą mi tu niszczyć. O kurde, dobra, będą mi niszczyć konsystencję statku. Na razie jest tak, wiecie, spokojnie, nic się nie dzieje. Rafa koralowa. Czy skip swimming? Ship upgrade, oh yeah. Co mam? Secret QND. Dobra, tu jakieś... będę polował na rekiny. Okej. Moon Patrol z automatów? Moon Patrol był... A, był na automatach, no faktycznie, ja tylko pamiętam wersję za Atari albo coś. Rojek czyha za rogiem, skalary i wektory. My bubbles. Ty, a to jest jakaś dźwignia, czekajcie, może to się teraz da... Pięknie! Widzieliście, otworzyłem. Ale mam tutaj taką... Co to tu? Jakieś podwodne tasiemce mroku. O mój Boże, co za gra. O Jezu, dobra, cześć! O kurde. Nie! Oh yeah. O mój Boże, co wy robicie? Muszę... By nie suszyło w te upalne dni. Dziękuję za dotkę. Akurat atakują mnie tasiemce. Nie mogę nic zmienić tam, przepraszam serdecznie! O kurde. Dobra. Atakuję go moim harpunem jasności. Była kiedyś taka książka Mastertona, gdzie były węgorze mroku w snach atakowały. O! Dostałem achievement, że rasa ludzka zmarła. Ty, a tu jest jakaś moc tego harpunu. Ja, tu jest moc harpunu. Dobra, ja nie wiedziałem tego, jeszcze raz. Czekajcie, bo tu pierwszy... Czemu tu jakiś plankton za mną pływa? Idziemy jeszcze raz. Powrótku. Pyt. Dobra, robaku, jeszcze raz. Teraz się nauczyłem, poczekajcie, bo tu mamy, wiecie, można przytrzymać dużej lewy guzik myszy. I jest trochę bardziej tak nowoczesna i nowocześniejsza gra, a nie tylko jakieś takie atarynkowe piziu-iziu. O kurde! Tutaj widzicie, plankton zmienił kolor. Zestarzał się razem ze mną, jeszcze raz. Cześć Sebek, dobry wieczór, hej, do Shifu, dobry wieczór, hej, hej! Co tu się dzieje w ogóle? Czekajcie, bo tu jakiś skalarem mroku... No nie może... Dobra, patrzcie, lawirowałem dzielnie. Wyłaź Franco, dobra. The worm, I shall bring you on. Dobrze. Kurde, obrzucam jakim... Fuj. To są te minogi, kajdy minogi, które obsysają rekiny i one żyją w symbiocie. Zraszował mnie, co za cyc? W ogóle o co chodzi? Jaki boss? Jaki boss? O nie! O nie, a ja nie mogę się wrócić stąd. Ale ekscytacja jeszcze. Czekajcie, że to jest jakaś taktyka, żeby jakiś armor tutaj, albo jakiś cokolwiek mam. Nie mam weapon z armor, ten harpuny tylko. Taki trochę terek glitch, no wizualnie tak. Jeszcze raz płyniemy. To jest tunelowy terror. O! Gdzieś się trafiłem go, speszył się i uciekł. Ty, może to jest jakiś sposób na wiksę. Bo też, nie wiem czy zauważyliście, ale harpunem nie da się strzelić wyżej niż jest nasz statek i można tylko do pewnego pułapu podciągnąć ten harpun. Dobra, jest tam. Tutaj strzelamy szybciej troszeczkę, bo te tasiemce dużej ilości są. Dobra. To jest taki, wiecie... Przygoda w... O Jezus Maria, jelicie grubym rekina błękitnego, płetwala. To na pewno o tym jest ta gra. To jest taka metafora dla zdrowego odżywiania. Że tam wiecie, źle jecie, to wam potem robaki takie latają i atakują wasze krwinki białe, czy tam któreś od za odporność odpowiadając to PC. Było sobie życie te klimaty. Czekajcie, jak już zaorałem najwięcej energii ever. Jezu. ale nieprzyjazny jest ten tasiemiec. Chyba teraz będzie raszował, nie. Znaczy raszuje, ale nie w ten sposób, co się spodziewałem. Dobra. Przepłynął. Wygląda trochę jak taki czerstwy rogal z Kauflanda, który po tygodniu gdzieś tam przewala się po półkach. O, pięknie, byczo! Fest! Dobra, zaorany. Boże, mam nadzieję, że nie masz jakiejś drugiej fazy. Ostatnio wszystko, co gram... Kurwa. Naprawdę. Wszystko, co gram z bossami, ma dwie fazy. O mój Boże. Sebek napisał, że trochę schizowa ta gierka, ale wygląda całkiem fajnie. Dobry wieczór, Król Julek, hej hej. Myślę, że podejmiemy jeszcze kolejną próbę, co? Ja wiem, że to nie jest może najbardziej ekscytujący filmik, jaki obejrzyliście dzisiaj na YouTubie. Ale, czaty, pamiętacie, jak wam opowiadałem o raku? Dzisiaj byłem na streamie z raków na żywo i leciał stream z raków na żywo. Można sobie poglądać ten kanał, który wam dzisiaj, wczoraj opowiadałem, czy przedwczoraj. Możecie sobie obejrzeć raki na żywo, naprawdę, było takie coś. Lecimy jeszcze raz. Nieprzyjazny jest ten tasiemiec. No nieprzyjazny, bo wiesz, normalnie to słyszałem, że są takie metody na odchudzanie odważne, że bierzesz i tam jakieś larwy zasysasz i on potem tam, wiesz, przylepia ci się i jesz na spółę wszystko. I podobno panie w niektórych egzotycznych, jak mnie dziabno gdzieś, kurde, jeszcze raz, w krajach tak robią, takie sposoby na odchudzanie, nie wiem. Trochę takie niby wege, ale jednak nie wege, bo jednak tasiemiec, nie? To one tak robią, nie wiem. Tak słyszałem. No nie, znowu zmasakrował mnie. Wow. Ach, to nie było takie groźne. Chwila skupienia. Nie! Się zdenerwowałem. Dobra, ale go spamuję! Bęk! O kurde, to jest motyw! Pip! Jeszcze raz. Okiem Fabiana, no. Kurde. Na live, na YouTubie. Boże. Nie wiem, co ze swoim życiem robić. To dlatego miałem tą gorączkę dzisiaj, naprawdę. Dobra, jeszcze raz. Czekajcie, pip, pip. Mam na niego sposób, ja już wiem, jak go przejść. Ja tutaj zrobiłem się trochę zasiedziały, bo ja go chciałem, wiecie, tak taktycznie, ale patrzcie, mam taktykę. Widzicie, schowałem się w jego martwym punkcie, to jest martwa strefa, jak w lusterku, o kurde, lusterku w samochodzie i on tam nie mógł mnie za bardzo niczym dosięgnąć, więc ja mu podpłynąłem i szybko go zaspamowałem harpunami krótkiego zasięgu, Naprawdę? Jeszcze raz. To jest dobra taktyka, ty się nie znasz. Notek, ty lamo. Idziemy. Ja mu to... Kurde! Ja się tutaj, widzicie, skitrałem, tak przytuliłem się mu do brzuszka i mu tam ti tasiemeczku, ti i patrz, jak go spamuje, patrz, jak mu energia schodzi. One... Kurde! Jest pozbrojony, bo mnie tutaj swoimi przyssawkami zajechał. Chwila. To jest... Tasiemiec Hell, nowy rodzaj gry. Widzicie, nowy gatunek w bullet hellach, tasiemiec Hell. Teraz będzie raszował, nie? To widzicie, już tutaj znam jego... Znam jego sztuczki! Damn! Dobra, wypływaj tam z nory. O! Dobra, niewiele brakło, niewiele brakło. O, znowu rasz będzie teraz. Widzicie, też zaczął grać taktycznie. Zorientował się, że ja się zorientowałem, że zorientował się, że mogę wygrać. Uwaga. Za daleko. Dobra. Dobra. Bang! Patrzcie. Ojej. O Jezus, znowu. Nadpływa z lewej, ze sterburty. Ahoj! Dostał z harpuna. Dobra. Płynie. Grzebie w tym mule. O! Patrzcie, tu przyczajka. Sięgaj tam, gdzie żaden. To się nie sięga! Jezus Maria, prawie wygrałem! Tak się zdrowo podnieciłem, że prawie przegrałem. Gdzie jest? Gdzie on jest? Halo. O, pewnie pojawi się w ogóle z jakiejś dupy strony. Trochę się teraz boję. Coś tutaj... On teraz chce być moim przyjacielem. Jego rzęski patrzą na mnie tak. Chcę być twoim przyjacielem, Nitka. Dobra? O, coś dostałem! Ja dostałem obrazek. Bang! Dam! Zaorany. Yeah. Cześć, Kret, dobry wieczór. Gdzie bakterie litkowe? Cześć, Malecik, dobry wieczór. O mój Boże, lecimy. Lecimy dalej, moi drodzy. Strasznie was dużo, aby tu takie dziwne gry gramy. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Nitek. Naprawdę w dziwne gry gramy. Gramy takie gry gastrologiczne, więc jak nie lubicie takich tematów, to uważajcie, bo tutaj mroki średniowiecza i jelita. Patrzcie, jakie ma tutaj problemy gastralne. Ale musicie, jaka tutaj fuj. Jak ten mój filmik z gastroskopii, który mam gdzieś na kompie. O nie, czy ja mu właśnie wypłynąłem z... Nieśmiało tutaj przez... Co my gramy? Właśnie wypływałem z... Jak... Uwolniony czopek? Z okrężnicy. Bo mnie by było dziwnie, jak gra w Counter Strike'a. No... Nitek w czopkach. To jest taki instruktaż dla osób młodych, które pierwszy raz się zastanawiają, co się dzieje z ich ciałem i jak przeciwdziałać temu, co się dzieje z ich ciałem. To macie taką instrukcję, że jest najpierw na zewnątrz i trzeba zrobić tak i żeby było w środku i wtedy będzie wasze ciało spokojne. Okej, to dobra, płyniemy dalej. Uwaga. Nie! Kurwa, żeby checkpoint był, co ja zrobiłem? Ja pierdolę. Pip. Progamer. No jeszcze raz będę się teraz walczyć z nim. Powiedzcie, że się chociaż zapisało, że już nie ma tego tysięca, że już żeśmy go wyleczyli. Chyba cofnę suba. Korbano 007, dzięki serdecznie za followa. Nie! O mój Boże! Moje drogie YouTube, dzięki serdecznie za spędzony czas. To była gra, której tytuł, o Jezus Maria, zdążyłem już zapomnieć, ale jak sobie klikniecie i popatrzycie nad filmik, to tam na pewno ten tytuł będzie. To był zapis offline ze streamu, który organizowałem na Hitbox.tv/Nitek, gdzie zapraszam was oczywiście bardzo serdecznie, jeżeli macie ochotę popatrzeć na inne dziwne gry. Ponieważ jak widzicie, Counter Strike i LOL, to jest tutaj właśnie, mamy w okrężnicy, mamy takie rzeczy na tych streamach. Także jeżeli, drogi widzu z YouTube'a, lubisz zaskoczyć swoje oczy i swojego ducha czymś wysublimowanym, jak walka z tasiemcem, Boże, to zapraszam cię serdecznie. W każdym razie pod filmikiem są linki wszystkie, więc tam znajdziesz wszystkie fajne miejsca. Patrz, jak szybko go udało mi się zaorać! O mój Boże, jeszcze raz tylko... Patrzcie, już! Dobra, to jeszcze YouTube, zobaczcie tylko, co tam było. Widzicie, jak jestem mistrzu, zmasterowałem go teraz, jest w ogóle kompletny ten... Wstawię to na YouTube, tak, wstawię to na YouTube. Dobrze, wypływamy. Dobra, i co tu jest? Jest checkpoint, o mój Boże, tyle mi brakło. Oh. Dobra, moi drodzy, YouTube, pamiętajcie, jakby co, to się zjawcie, jak nie, to dzięki. Pamiętajcie, że wam się podobał filmik, dać łapkę w górę, subskrybować jak chcecie, a jak wam się nie podobało, to dislike i unsuby. Nitek! Pierwszy raz... Naprawdę zapomniałem, jak ta gra ma na imię. Do zobaczenia przy następnej okazji. Adie!